Na Star Wars Celebration w Londynie dostaliśmy wyczekiwany zwiastun serialu Ahsoka. Zwiastun jest wypełniony akcją, znanymi postaciami i ciekawymi dialogami. Przyjrzyjmy się zatem bliżej samemu trailerowi i rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Na samym początku widzimy Ahsokę, która idzie przez ruiny jakiejś świątyni. Najprawdopodobniej jest to miejsce związane jakoś z Jedi. Po chwili Ahsoka używa mocy oraz swoich mieczy świetlnych, aby przedostać się do wewnątrz świątyni. Jest to nawiązanie do finału Wojen Klonów, w którym Ahsoka w celu ucieczki przed klonami wykonuje dokładnie ten sam ruch i wydostaje się tym sposobem z mostku Venatora. W tle słyszymy słowa wypowiedziane przez Ahsokę. Mówi ona o nadejściu czegoś mrocznego. Można dopasować ten dialog tak naprawdę do wszystkiego. Frona, Ciemnej Strony, czy powrotu Imperium. W następnej scenie widzimy Sabine patrzącą się na swój hełm. Co ciekawe, nie ma ona na sobie swojej zbroi mandaloriańskiej. Warto również zwrócić uwagę na długie włosy Sabine. W finale Rebeliantów widzimy ją w krótkich włosach. Tutaj są one natomiast zdecydowanie dłuższe. Może to świadczyć o upływie czasu pomiędzy tą sceną a finałem Rebeliantów. Być może poszukiwania Ezry i Frona nie powiodły się i widzimy te postacie po kilku latach prób odnalezienia zaginionego Jedi. Widzimy również Lovecata, a więc zwierzę znane z Rebeliantów. Pojawił się on również w serialu The Mandalorian. Następnie widzimy kontynuację pierwszych scen trailera. Ahsoka staje do walki z droidami w ruinach świątyni. Droidy te są bardzo podobne do tych z 5 odcinka 2 sezonu The Mandalorian, w którym dostaliśmy pierwsze nawiązanie do Frona. Tamte droidy, HK-87, bo o tym typie droidów mówimy, miały na sobie oznaczenia 7 floty, która należała do Frona. Tutaj droidy nie mają tych samych oznaczeń, ale ich kolorystyka wskazuje na powiązania z Morgan Elsbeth i tym samym z Fronem. W kolejnej scenie widzimy Herę Syndulę, która pilotuje statek Phantom, jak i również Choppera. Ciężko powiedzieć, kogo dokładnie ściga Hera. Wygląda to na jakiś statek transportowy. Następnie widzimy postać graną przez Raya Stevensona. Wciela się w on postać, która nazywa się Baylan Skoll i określany jest jako Mroczny Jedi. Podobnie jest w przypadku postaci Shin Hati, którą widzimy w kolejnej scenie, kiedy wychodzi najprawdopodobniej z windy i atakuje załogę mostka jakiegoś okrętu. Patrząc na otoczenie i ubiór załogi, jest to okręt najprawdopodobniej Nowej Republiki. W tle słyszymy słowa wypowiadane przez Baylana. Mówi on o nowym początku, który dla jednych może być wojną, ale dla drugich potęgą. Wskazuje to na motywację Mrocznych Jedi, którzy przez chaos i pogrążenie galaktyki w kolejnej wojnie mogą uzyskać potęgę. W kolejnej scenie znajdujemy się na planecie znanej z serialu Star Wars Rebels, Lothal. Widzimy tam statki Nowej Republiki oraz Sabine. Stoi ona w miejscu, w którym kiedyś mieszkał Ezra Bridger. Scena jest bardzo podobna do tej z finału Rebels, natomiast tutaj Sabine ponownie ma długie włosy, więc raczej dzieje się to jakiś czas później. Poza tym widzimy prom T6, który należy do Ahsoki. W kolejnej scenie widzimy spotkanie tych dwóch postaci w mieście, więc jest to pewnie ta sama sekwencja. Upływ czasu potwierdza w tym momencie również sama Sabine, poprzez dialog. Wszystko wskazuje na to, że Ahsoka i Sabine próbowały znaleźć Ezrę, ale poszukiwania nie udały się i teraz postacie spotkały się ponownie. Być może Ahsoka znalazła jakieś nowe poszlaki. Następnie widzimy 3 statki. Mogą one należeć do Nowej Republiki. Kolejna scena ukazuje Mon Mothmę oraz 4 inne postacie, a więc być może sceny są powiązane i są to jakieś okręty rządowe Nowej Republiki. Warto tutaj zaznaczyć, że znajdujemy się w okresie po epizodzie 6, tak więc Mon Mothma jest obecnie najwyższym kanclerzem Nowej Republiki, a więc de facto rządzi galaktyką. Jest ona otoczona przez 4 senatorów. Maut, Rodrigo, Xiono oraz bezimienny senator rasy Gran. Pewnie niektórzy kojarzą nazwisko Xiono. Jest to bowiem ojciec Kazudy Xiono, głównego bohatera serialu animowanego Star Wars Resistance. W następnej scenie widzimy samego wielkiego admirała Frona.
W tym momencie wiemy już, że jest on grany przez Larsa Mikkelsena, a więc aktora, który użyczył mu głosu w animacji. W tle słyszymy słowa Ahsoki, która mówi o powrocie Frona i opisuje go jako dziedzica Imperium. Jest to bezpośrednie nawiązanie do pierwszej trylogii Frona, napisanej przez Timothy'ego Zana, w której pierwsza książka nosi właśnie tytuł Dziedzic Imperium. Na tym etapie warto również wspomnieć, że Dave Filoni konsultował się z samym Zanem, pisząc ten serial. Ciężko powiedzieć, gdzie znajduje się Fron. Jest to najprawdopodobniej jego siedziba. Wygląda to na mostek jakiegoś statku. Styl i kolorystyka jest tutaj bardzo nietypowa. Być może mamy do czynienia z technologią Chissów z nieznanych regionów. Teorię tę potwierdza kolejna scena, w której Morgan Elsbeth wydaje się znajdować w tym samym miejscu. Tutaj widzimy statek w kosmosie. Wcześniej znajdował się on na powierzchni planety. Na mostku znajdują się również droidy oraz jakieś panele nawigacyjne. Ciężko powiedzieć, jakie konkretnie przeznaczenie ma ten okręt. Być może jest to technologia, która pozwala swobodnie nawigować nieznane regiony. Morgan Elsbeth to postać, z którą walczyła i którą pokonała Ahsoka we wspomnianym już 5. odcinku 2. sezonu The Mandalorian. Tutaj Morgan wydaje się być na wolności i pracować z Fronem. Być może są to sceny dziejące się przed akcją serialu The Mandalorian. Następnie Baylan staje do walki z Ahsoką. Ciekawe tutaj jest miejsce pojedynku. Wygląda to na świat pomiędzy światami, znany z rebeliantów. W tle znajduje się jakiś rozłożony sprzęt. Baylan jest pewnie w trakcie jakiegoś eksperymentu, ale zostaje odnaleziony przez Ahsokę. W następnej scenie prom Ahsoki jest pod ostrzałem mrocznej Jedi, Shin Hati. Widzimy również Baylana, który przedziera się przez korytarz okrętu Nowej Republiki i pokonuje żołnierzy na swojej drodze. Scena przypomina tę z Rogue One z udziałem Vadera. Widzimy Baylana posługującego się ciemną stroną mocy. Dusi on jednego z żołnierzy Nowej Republiki. Wracamy do sceny z Sabine. Mandalorianka rozmawia, bądź raczej odsłuchuje wiadomość od samego Ezry. Jako że w Ezrę wciela się nowy aktor, ciężko jest określić jego wiek. Jest to najprawdopodobniej zapisana wiadomość przed zaginięciem. Kolejne sceny to Ahsoka, znajdująca się na jakiejś nieznanej planecie i walcząca z kimś podobnym do Inkwizytora Imperialnego. W tle znajduje się wrak Imperialnego Niszczyciela, więc być może jest to jakieś złomowisko Nowej Republiki. Istnieje możliwość, że jest to Barriss Offee, natomiast po wsłuchaniu się w scenę słychać męski głos, kiedy Ahsoka odpycha przeciwnika. Być może jest to kolejny mroczny Jedi obok Baylana i Shin. Oprócz tego widzimy droida Huyanga, który szkolił młodych Jedi przez setki lat przed upadkiem zakonu. Droid pojawił się również w Wojnach Klonów i głos podkłada mu ten sam aktor, David Tennant. I na tym kończy się zwiastun. Serial zadebiutuje już w sierpniu na platformie Disney Plus i jest kolejnym rozdziałem tak zwanego Mandoverse. A jak wam podobał się zwiastun? Być może zauważyliście coś, co pominąłem w tej analizie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania kanału w Moraband po więcej tego typu materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.